bo nad ranem dostałam telefon od koleżanki, sąsiadki. Słuchaj, Ewa jest na izbie. No co się stało? Była na urodzinach, a raptem na izbie. Słuchaj, nie będę ci nic mówić, przyjeżdżaj. Biegłam i modląc się tylko, żeby... Boże, co tam się stało? No i jak zabiegłam, to sam informację już. Była tam policja, lekarze, że Ewa miała wypadek, że czekają na samolot, że mają helikopterem odwieźć ją na operację do Lublina, bo stan jest ciężki. Nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze. Niestety pamiętam tą całą sytuację od początku do końca. Wracałam z 18 mojej siostry i zachowaliśmy, w wyniku czego właśnie wylądowałam na wózku i doznałam porażenia czterokończynowego. Miałam operację, wszczepili mi w kręgosłup blaszkę, która ustabilizowała mi kręgi. I tak zaczęła się moja przygoda na wózku. Już prawie 3 lata jestem i dalej się rehabilituję i staram się po prostu funkcjonować normalnie. To był wyrok, bo urodziłaś zdrowe dziecko, do 18 roku było wszystko w porządku. Dziewczyna wysportowana, bo grała i w siatkę, i w kosza. Pięknie tańczyła. A tu raptem urwało się wszystko. Starałam się o przetrwanie i zdawałam sobie sprawę, że raczej nigdy nie stanę już na nogi i muszę wziąć swoje życie w garść i starać się, by było ono jak najlepsze na wózku. Mając 18 lat i mając świadomość, że nigdy się już nie będzie raczej stało na nogach, to tragedia dla młodej dziewczyny. Szczerze mówiąc tak. Szczerze mówiąc, no nie było fajnie, gdy tak się stało. Ale tak naprawdę ja dopiero teraz czuję, że żyję, naprawdę. Poznałam bardzo wielu ludzi, na których mogę liczyć i stałam się naprawdę silną osobą dzięki temu wydarzeniu. Zmieniłam się i myślę, że zmieniłam się na lepsze. Przed wypadkiem miałam te plany studiowania, tak i teraz dalej mam te plany. Ale myślę, że właśnie po wypadku mam większą taki... Wszystko, stwierdzam, że wszystko mogę robić. Po prostu nie ma rzeczy niemożliwych i mogę, nie wiem, teraz będę skakała ze spadochronem, tak? Przed wypadkiem pewnie w życiu tego nie zrobiła, a teraz nie ma dla mnie tej granicy. I nie myślę nad tym, że nie wiem, może mi się coś stać czy coś, tylko po prostu chcę to zrobić, chcę poczuć tą adrenalinę, chcę pokazać ludziom, że i na wózku można żyć bardzo aktywnie i robić to wszystko to, co osoby sprawne. Na razie właśnie zdałam maturę, poprawiałam matematykę i będę myślała o studiach, więc moje życie jest takie, dopiero się rozkręca, dopiero idzie na ten tor, który powinien pójść już dawno. Ona nas trzyma. Ona jest naszą taką podporą, bo ten okres był ciężki, bo zaraz po tym zmarł mąż, więc to było tak bardzo ciężko. A ona była tak twarda, tak zawzięta, że ona nas trzyma. Ona daje nam przykład, jak mamy żyć, jak się nie dawać, jak pokonywać trudy losu. To jest naprawdę, podziwiam ją. Na pewno czekam teraz na wyniki matur, żebym mogła po prostu zacząć dalej etap i z kwestii studiowania. Teraz też właśnie te wybory MIS, tak, żeby dostać się do pierwszej dziesiątki i wyjechać właśnie na warsztaty do Ciechocinka, a potem na galę finałową, która się też będzie w Ciechocinku. No i na pewno ten skok ze spadochronem, który będzie 15 czerwca, tak? Mimo, że jest niepełnosprawna,
ale to jest ta sama Ewa, która była przed wypadkiem, a może nawet lepsza. Oh.